Zupa krewetkowa z warzywami, proste, pozitywne i pyszny przepis. Wygląda dalej. Zaczniemy od początku, od naszej cebuli czerwonej, której potrzebuję pokroić w kosteczkę. Biorę teraz moje dwie pajdy chleba, albo czerstwe, lub delikatnie stosowane i pokroję po prostu w takie mniejsze kosteczki. Jak zauważyłeś, to nie tostowałem do końca nasze pajdy chleba, w związku z tym ja troszeczkę je podsmażę. Jak masz czerstwy chleb, nie musisz się podsmażać. Do rozgrzanego garnka dodaję 3 łyżki oliwy. Olej, jeśli nie jest gorący, dodaję 3 ząbki czosnku posiekane do szkodka. Delikatnie rozprowadzam go wszędzie. Widzisz, olej zaczyna już śpiewać, czosnek też. Dodaję teraz czerwoną cebulę i podsmażam całość jakieś 2-3 minuty. 2-3 minuty minęło, dodaję teraz kostkę z chleba do środka i ponownie podsmażam całość 2 minuty. Pilnując, żeby to się nie przepaliło, przygotuję teraz dwie pomidory, które dokładnie umyłem. Wyciągam sipułkę, nie będę jej obierał ze skóry, nie będę zdejmował peski, po prostu kroję je na mniejsze plasterki. Następne paseczki i kosteczkę. Pokroiłem wszystkie pomidory, obniżałem płomień, już jest czas, żeby dodawać właśnie jedną łyżkę papryką słodką. Pomidory do garnka. Znowu nie mogę ci przekazać ten piękny zapach tutaj papryki słodkiej, który się unosił. Na to teraz przelewam 2 litry bujon warzywny. Mieszam całość i z pomocą drewnianą łyżeczkę skrobam dna, żeby być pewny, że się nic nie skleje na dna. Dodaję moc pod spodem, ma to się mocno ugotować. Dodaję do środka teraz 200 g groszku zielonego, mrożonego, które mroziłem oczywiście. Nie przykładaj zupy, dlatego że wtedy nasze groszki zielone stracą swój piękny, zielonkawy kolor, się zrobią po prostu szare, burę, nieładne. I cała zupa teraz musi się podgotować jakieś 3-4 minuty. W międzyczasie, gdy to się gotuje, ja posiekam jedno jajko ugotowane na twardo. Pokroję też troszeczkę na takie pietruszki, powiedzmy 1/3 pęczek. 3-4 minuty minęło, całe pieciwo się troszeczkę nawet rozpadł na mocny ogień. Zupa musi mocno się ugotować. Dodaję teraz 200 g oczyszczonej właśnie krewetki i będziemy posietować nasze krewetki jakieś 3 minuty maksymalnie w środku zupy. Nie będą wtedy wysuszone, tylko bardzo delikatnie. 4 minuty minęło, możemy teraz spróbować, żeby doprawiać jeszcze naszą zupkę, bo nie dodałem ani sól, ani pieprz. Piękną czuć właśnie ta papryka. Jest idealna. Troszeczkę soli do smaku. Troszeczkę pieprzu, świeżo mielony. Mieszam całość. Obniżam teraz ogień, bo zupa jest gotowa. Zobacz, dzięki właśnie naszego pieciwa, jaką naszą zupę dostała właśnie konsystencję. Coś naprawdę idealnego. Teraz dodajemy naszą zupę do miseczki. Jeszcze dodaję troszeczkę posiekane jajka z góry. Troszeczkę na tą pietruszkę. No i proszę, mega pozitywna, gęsta zupka. Ja troszeczkę nawet wiejska, mogę powiedzieć. Spróbuję ją. Pięknie smakuje, idealnie jest doprawiona. Czuć papryki. Mamy bardzo dużo warzywa tutaj. Mamy krowetkę, jak chcemy, troszeczkę białka. Koniecznie zrób ten przepis w domu. Pochwal się na dole w komentarzach, jak się ci weszła, czy ci smakowała, czy nie. I jeśli szukasz więcej inspiracji do twojej kuchni, pamiętaj o tym. Zasubskrybuj, to was smaku. Do zobaczenia, pa!